Well. No to tak, dzisiaj mamy poniedziałek, który rozpoczął się tym, że Koko na spacerze wytarzała się w gównie. Następnie zabrałam się za nadrabianie zaległości w moim chorym oku, które wykosiło mnie z roboty na 3 dni. No i jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłam, to zalałam sobie bluzkę do tamtego filmu olejem. Nagrałam ten film w innej bluzce, no i nagrywałam go zupełnie na ślepo, ponieważ nie mogę nosić teraz soczewek jeszcze przez jakiś czas, a okularów nie mogło być na filmie, więc nagrywałam, wiecie, udając, że wszystko jest ok, podczas gdy ja mam wadę -4,5 i w tym momencie nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje na podglądzie, nie widzę tutaj siebie w lusterku, muszę być tak blisko do lusterka, żeby widzieć kumazie, co się dzieje. Taki poniedziałek właśnie, no. Skoro nie mogę umalować oczu, to wydaje mi się, że postawię na taki mocny, żywy róż. Nakładam róż mineralny z Amilie odcień Gold Strawberry. Kocham ten róż. Jak na niego patrzę, to aż mam trochę lepszy humor. Chociaż to nie jest mój dzień i dzisiaj nie mam najlepszego humoru ogólnie. No dobrze, jest. Cieniutkie garnki, to jest piękny kolor. Nie to się mega podoba, to jest do spodziewania. Czy znalazłeś sobie paczkę? Właśnie nawet nie w kolej. Jest, oto i ona. Well, właśnie spędziłam 30 minut idąc do studia, następnie na ochronę osiedla, potem przeszukując wszystkie paczki w mieszkaniu, szukając paczki do jednej współpracy, a potem się okazało, że przez paczkę mieli na myśli spakowane WeTransferem gify. Tylko kurde, jak się nie czyta ze zrozumieniem, to się nie rozumie, no więc się chodzi. Dobrze sobie już radzi, nie? Czyli ten stresik, ale... Well. Dzisiejszy trening robiłam podczas okresu. Nie wiem jak wy, ale ja akurat podczas okresu zawsze ćwiczę. No i raczej nigdy nie mam z tego powodu jakichś tam większych problemów. Natomiast dzisiaj strasznie mi rozbolał brzuch. W końcu ten brzuch się ogarnął, więc zrobiłam te sanki i tak żałowałam, że ten brzuch się ogarnął. Ja pierdzielę. Sanki to zło. Natomiast mają jeden wielki plus. Kiedyś w końcu się kończą. No i się skończyły, przeżyłam i jadę na śniadanie. Tam? A dobrze, prąd wrócił. Ja zaczynam sobie kręcić. Kurczę, bardzo dobre. Bardzo dobrze, nie wiem, ostatnio mamy mega zajawkę na lody z Willisha. Willisha? Nie wiem, jak się to do końca czyta. I cały czas testujemy nowe smaki. Na przykład dzisiaj Michu kupił kultowe mleczko w tubce i czekolada firmowa z wiśniami. Ej, jaki jest nasz ulubiony od nich? Ten sernik z pomarańczami? Nie, kokos mango, Jezu, ludzie, kokos mango od nich to jest po prostu... Słony kokos mango. Masz, o, pokaż.
to są najlepsze lody ever. Idę właśnie ogarnąć odrost do Marzeny. To się robi wtedy blond, ale zrobię ci błąd skóry. Super. Dzisiaj zrobiłyśmy kolejną sesję rozjaśniania tych pasem z przodu do białości. Jeszcze została nam jedna sesja i będą kompletnie białe, a potem robię różowe. Patrząc po tym, jak moje włosy znoszą to rozjaśnianie, to wydaje mi się, że ja chyba nigdy nie mogłabym być taką pełną blondynką, bo ta jakość włosa tego, a tego, to jest, kurczę, przepaść. Well, robimy dzisiaj fotki. Na plaży. Bardzo ładna. Ale pięknie. I taki oto. Jeśli damy soki, zawsze to mówię. A jak kręcę nas tak, to mam podwójny podbród i nie lubię tego. Kręcę nas z góry, to wtedy ty masz mi za duże czoło. Bo my się z Michałem zbudowani po przeciwnościach. On ma troszkę za duże czoło, ja mam za duży podwójny podbród, dlatego żadna wspólna perspektywa nam nie służy. Mega ładnie. O, wow. No. Tak, jak Zara Home, rzeczywiście. O, Mango już od razu kanapę sprawdza. Czy kanapa odpowiada moim wymaganiom? Zewnętrzna strefa to taki duży taras, siedzonka, stół do jedzenia. Tutaj mamy też palenisko, miejsce na grilla i balie. Chociaż nie wiem, czy będziemy te balie w ogóle podgrzewać, no bo ma tu być w poniedziałek 38 stopni. Więc chyba grzanie nam nie będzie potrzebne i po prostu potraktujemy ją jako taki basen. Jezu, jakie to miejsce jest piękne. Ja wiecie, co bardzo czegoś takiego potrzebowałam. Od pewnego czasu mocno się z Michałem skupiamy na pracy, wiecie, też nadchodzi budowa domu. No i tak, nie wiem, czasami po prostu już się czułam przytłoczona. A takie miejsce to jednak jest mocne oderwanie od bodźców. Taki dzisiaj mamy poranek, jest spokojnie, cicho i pięknie. Ale masz fajną górkę, co? Jeszcze raz.
co niedzielę jemy naleśniki. Tak więc dzisiaj również próbujemy je zrobić. Natomiast jedyna patelnia w tym domku wygląda tak. I mamy rozkminę, czy te naleśniki wyjdą. A domek, well, domek jest naprawdę cudo. Wczoraj spędziliśmy to już cudowny dzień. Dzisiaj zaczęliśmy poranek od wejścia do naszej bali. O tutaj, której oczywiście nie podgrzewamy, ponieważ chcemy, żeby dawała chociaż trochę chłodu. A, well, mamy dzisiaj chyba 32 stopnie zapowiedziane, czy coś? 35. Więc przyda się trochę chłodek. Mam powiedzieć, że dom jest klima? A, no tak, nie powiedziałam. No, najważniejsze, no głównie dlatego, że przyjechaliśmy tu, bo to jest klima, więc... Tak. Można się ochronić po prostu. Stwierdziliśmy, że wiecie, łatwiej będzie nam przyjechać tutaj z psami w klimatyzacji siedzieć, niż u nas w mieszkaniu zachodnim, które będzie jak sauna. Spacerek rano, spacerek po południu, a na chłodnych kaflach w klimatyzacji sobie piesy śpią. No bardzo dobrze wyglądają. Nie spodziewałam się, że będą takie cieniutkie. I no mega delikatne wyszły. Nie spodziewałam się, że będą takie wow. Perfekto. Przyjechaliśmy sobie do Wielkopolski, a w zasadzie jesteśmy na granicy województwa wielkopolskiego i lubuskiego, tak? Mhm. No właśnie, i to jest taka jakby wielkopolska kraina jezior, można powiedzieć. Pomyśleliśmy, że wiecie, na taki upał dla psów to świetna miejscówka. Tylko jedyny problem jest taki właśnie, że Koko, wiecie, ma problemy z innymi psami. No więc nawet teraz jak siedzimy nad jeziorem, to siedzimy tak gdzieś z 50 może metrów od jeziora. No. Wiecie, żeby unikać ludzi, unikać psów, żeby też tutaj młodej nie stresować. Ty. Kupiłam wczoraj w Biedrze rabarbar i będę go robić właśnie pierwszy raz w życiu. U mnie w domu nigdy się nie jadło rabarbaru, tak samo moje babcie go nie używały w kuchni. Ja też sama jakoś nigdy nie cisnęłam, żeby go próbować. No i teraz, jak byłyśmy z moją siostrą we Włoszech, to zjadłyśmy rabarbar pod gryczaną kruszonką z tymiankiem, ze skórką od cytryny i z takim serem typu ricotta, ale takim delikatniejszym. I szczerze mówiąc, od tego czasu nie jestem w stanie skupić się na niczym poza myślą o tym, że chciałabym sobie zrobić coś z rabarbaru. Ten nóż nie jest jakiś mistrzowski, ale dobra. No cześć, Mangus. Cześć, Pyszczku, ale ja ci nie dam rabarbaru, bo rabarbar jest surowy. Wiesz? Ojej. Wszędzie mam te sierści. Manga teraz weszła w swój drugi roczny sezon gubienia sierści. To jest...
przepysznie wyszedł ten rabarbar. Jutro pojadę i robimy jeszcze raz. Zastanawiam się teraz, jak do tego doszło, że ktoś, kto tak bardzo kocha kwaśne rzeczy jak ja, nigdy nie jadł rabarbaru. Ogromna strata. Trzeba to nadrobić teraz. Dobrze, Koko, dawaj, dawaj! Ale szybka pieca! Ale szybka, wow! Brawo, Misza, ale ty lubisz te łąki, co? No lubię.